Siemano, siemano! Witam was w kolejnych odcinku. Dzisiaj, proszę państwa, nadszedł ten dzień. A co to za dzień? A no właśnie, to co widzicie za mną. Nasz stary, nowy kultywator, zmodernizowany, a więc w końcu wiosna się już tak rozpoczęła. Na całego widzieliście poprzez nawozy, zakup RCM-u. A teraz przyszło czas na uprawę pod owies i test nowego, starego kultywatora, który tworzy tak naprawdę agregat uprawowy. Więc zapraszam was w tym odcinku na test, jak to będzie przebiegało, jak te moje prace modernizacyjne przebiegły, czy się to opłacało, czy nie. A wy po tym odcinku oceńcie, jak ten agregat uprawowy wykonuje swoją pracę. Weźcie też pod uwagę to, jakimi kosztami zostało to zrobione i jakie koszty trzeba wyłożyć na nowy agregat uprawowy. I oceńcie to w tym odcinku, na koniec w komentarzu. Zapraszam was na test agregatu uprawowego. Wszystko mamy gotowe, jak zwykle przygotowani jesteśmy już do pracy. Nasmarowane kółeczka. Odnośnie taki wstęp zrobię, bo tam dużo w komentarzach piszecie. Ja naprawdę przepraszam was, ale no nie jestem w stanie na wasze wszystkie wiadomości odpisywać. Co mi tak utkwi w pamięci? Staram się ogólnie do wszystkich odpowiedzieć, niektórych indywidualnie, o co chodzi. Tutaj ktoś mi polecał, chyba nie dziadek, stary dobry widz, żeby kółka wywalić. Koledzy, ja taki jest plan, znaczy plan. Tak będziemy uprawiać, czyli kultywator będzie się spoczywał na wale uprawowym. Kółka wywindujemy maksymalnie na górę, żeby one tam może gdzieś będą czerkać się, kręcić na polu, ale nie będzie się na nich spierał kultywator. Dlaczego ich nie wywalam? Był taki plan, bo chciałem nawet tutaj dodatkowe łapy wstawić, ale słuchajcie, jest jeszcze plan na agregat uprawowo-siewny z brony wahadłowej. Naprawdę jestem napalony na to i mam już pomysł w głowie na ten agregat uprawowo-siewny z brony wahadłowej i ten wał docelowo pójdzie z powrotem do brony wahadłowej. Tu uchwyty, pamiętacie, z budowy wszystkie zostały te, co trzeba. A tu będzie tak, na pewno będą brony do niego doczepiane. Jakąś przedwstępną uprawę, powiedzmy, to jest też naprawdę dobre, wiecie. Nie taką już na gotowo, tylko taką wstępną uprawę, kultywator z bronami. To jest starego typu urządzenie, ale naprawdę na niektórych przypadkach to robi robotę. Jak trzeba nam w ten sposób poprawić ziemię, więc wtedy z bronami to kółka mamy niezbędne. Muszą być kółka, bo musielibyśmy trzymać kultywator na podnośniku cały czas. Więc kółek z tego powodu nie wyrzucam, aczkolwiek nie będę ich używał do uprawy z wałem uprawowym. Także co, nie ma co gadać, został rozsiany nawóz, taka dawka startowa, salę trzaku, 150 kg na hektar, a teraz lecimy, moi drodzy, z tą zabawą. Dojeżdżam już na pierwszą działkę, hektar 40, no i zaraz zrobię sobie parę, pozwolicie oczywiście, mam nadzieję, że zrobię sobie parę przejazdów bez nagrywania, bo nie mam dzisiaj operatora żadnego. I no niestety muszę sobie sam tutaj radzić, a film dla was trzeba jako taki zrobić. Więc muszę sam zobaczyć, jak to będzie szło, poustawiać sobie i będziemy nagrywać. Będę tłumaczył swoje spostrzeżenia, a więc ja wjeżdżam na działeczkę. Mamy 3,5 hektara do zrobienia, więc zaczynamy zabawę wiosenną z uprawą. Tego jeszcze chyba na kanale nie było, siew owsa. Był kiedyś siew jęczmienia, ale to stare, dawne czasy, dawno i nieprawda, jeszcze 30, że tak powiem. A teraz coś nowego na kanale, a więc uprawa pod owies. No i robiłem dużo, 3 przejazdy sobie zrobiłem, ustawiłem głębokość, wał praktycznie. Troszeczkę tył wypłyciłem, bo co jak robimy, tak jak mówiłem, zobaczcie. Kółka są w górze, no może gdzieś tam czerkną, może nie. Jeszcze trochę możemy, o już dobra, do maksa je damy, czyli do ramy dochodzą. Czyli tak jak wcześniej wspomniałem, kółka są bezużyteczne, ale ich nie likwidujemy, bo czekajcie, mówiłem wam, że z bronami, albo mam jeszcze plan, jeśli zrobiłbym ten agregat, to wiecie co do niego dołożyć. Wałek, ale podwójny, na docisku. To byłoby naprawdę ekstra. A ten wał wróci z powrotem do brony wahadłowej. Także trzeba kombinować w tych czasach w rolnictwie. Wiecie, nie jest sztuką pójść i kupić taki kultywator za 15 koła, kiedy możemy go mieć cena 500 zł, modernizację. No niech powiem, z tym wałkiem to 1,5 będzie warte. To tak 10 razy tylko mniej niż nowy. Czy on zrobi dużo gorzej? Wydaje mi się, że nie. A nawet wiosennie lepiej.
tymi szerszymi łapami. Takie jest moje zdanie, wy oczywiście je wyrazicie swoje, bo też musimy się wymieniać poglądami. Muszę jeszcze trochę wypłycić przednie. Robimy tak na 10-12 cm, więcej jest moim zdaniem bez sensu. No tutaj przejazdy są po prostu bombowe. Jedyne co mi z kabiny, ciężko jest zaobserwować pracę lub zasługi, które zdobywa tutaj włóka, wiecie? Z tego co po trzech przejazdach tak zerkam, ale naprawdę zaraz założymy gdzieś tutaj kamerkę, to ponagrywamy. Będzie lepiej widać, potem razem oczywiście to obejrzymy. Wydaje mi się z tego co zaobserwowałem, że jest chyba ciut przylekka. Nie, to są lekkie ziemie, ona tak po wierzchu tylko rozsuwa, no w sumie przygotowuje teren pod wał. Ale wydaje mi się, że lepiej by było, gdyby ją dociążyć czymś, cełownik, wsadzić w nią cełownik i go wspawać. Co do wału, pomysł z drutami, pamiętacie? Żeby to uszczelnić, no tak wam powiem tak, lepiej by zagęszczało, ale czy to by nie zalepiało wału? On teraz ma swobodny, tutaj wszędzie wszystkie grudy się wydobywają. Wydaje mi się, że swobodnie sobie po prostu, no może wydobywać się ziemia, która też tam została. Aczkolwiek z drugiej strony kawałki takie są, no dłoń trochę jeszcze pozostawia do życzenia moim zdaniem. Więc wiecie co, ja po drzepach chyba, zobaczymy jeszcze jak przebiegną te prace. Po drzepach chyba się pokuszę, żeby właśnie go zagęścić i jeszcze wspawać dodatkowe druty, żeby to miało jakiś sens i po prostu lepiej doprawiało. Ale zobaczcie, no aż oko cieszy spojrzeć na to, jak to wygląda, jak to jest uprawione. Praktycznie nie widać różnicy po bronie wahadłowej, a po kultywatorze. No ale dwójką latamy i powiem wam, 21 łap i 80 ona ma co robić. No, talentrzak widać, żeby nie było. Nieżałowane. Dobra, proszę państwa, rozstawiamy kamery i nagrywamy. Zaraz zamocujemy jeszcze kamerę na agregat i zobaczymy, jak to tam dokładnie potem na ekranach będziemy oglądać, jak tam to wszystko współpracuje i będziemy to oceniać. No i prawie połowę pola, kilka przejazdów, pole ucieka naprawdę bardzo dynamicznie. No idzie to ładnie, naprawdę jestem zadowolony. No i zobaczcie jak ta działka wygląda, kurde. Jednak wał to robi robotę. Nawet taki prosty, starego typu. Z dawnych maszyn. Ale no trzeba przyznać, ta włóka też trochę rozgarnia, tutaj robi się na środku taki, bo wiadomo, powstaje taki kopiec jakby po ciągniku i widać, że to po prostu tutaj nam rozgarnia i jest równiej, no ale myślę, że pofatyguje się o dociążenie i zawsze to będzie ciekawszy efekt, także ruszamy dalej, nie ma na co czekać, bo idzie naprawdę dobrze, a jutro siewy, wy to zobaczycie w trochę większych odstępach, a my po prostu dzisiaj jest piątek, uprawiamy i jutro przygotujemy dzisiaj siewnik i jutro zaczynamy właśnie siewy. Jeszcze tylko rzut na pole, jak to wygląda. Mi się bardzo podoba, powiem wam, jestem bardzo zadowolony. Wszystko działa jak należy. Nic tutaj na razie zmieniać, przestawiać nie trzeba.
moje spawy albo smarki, jak to woli, trzymają. Wszystko tutaj jest, no po prostu trzeba było tylko wał regulować. Tył kultywatora regulujemy głębokość wałem, przód kultywatora, przednie łapy regulujemy cięgłem, czyli to wszystko banalnie prosto jest. I pole tak wygląda. Już nawet sechnie, pogoda taka nawet w miarę, jakieś przebija się słoneczko gdzieś tam. Czwarte klasy tutaj, czwarta B, teraz jedziemy na czwartą A. No i cóż, wszystko działa, wszystko jest zrobione jak powinno być. Zobaczymy jak pójdzie na tamtej działce, tam troszeczkę ziemia może jest lepsza. Tutaj bardziej takiego piasku jest więcej. A więc co, spadamy na wolę. Dojeżdżamy już do woli, tutaj fajnie, teraz kawałeczek, jak widać od dali. I zaczynamy za chwilę działać. Zobaczymy jak tutaj będzie pogoda ładna. Tu widzę już któreś gospodarstwo, jakieś maszyny powyciągane, siewniki tutaj chłopaki stroją, próby kręcone się robią. Już niedługo, już za chwilę będą ostre siewy u wszystkich. No bo na owiec już czas, dzisiaj mamy chyba 15. No to w sumie optymalny termin tak naprawdę na siew owca. No już jesteśmy na działce i zaczynamy tutaj sobie uprawę. No i powiem wam, że trzeba przyznać, tutaj ziemia jest trochę lepsza, czwarta A. No ale tutaj jeszcze ładniej się uprawia. Nie miesz może suszej albo inna. No to jest inna miejscowość, 3 km dalej od tej działki, co wcześniej uprawialiśmy. No tu jest już po prostu bajeczka. Chociaż tam też była bardzo ładnie, nie ma się o co czepić. Także tak widzicie, u mnie pole pod owiec będzie przygotowane, więc wydaje mi się, że no nic lepiej tutaj zrobić nie trzeba. Bardzo się cieszę, wam powiem, że starą maszynę udało się poprzerabiać, pomodernizować, że robi uprawę bardzo podobnie jak maszyny drogie, współczesne. No nigdy to nie będzie też taką nowoczesną maszyną, ale sami wiecie jakie są czasy teraz, nie ma co też marudzić. Robotę to robi i to najważniejsze moim zdaniem. Koszty znikome tego były, a fajnie to wszystko współpracuje i co najważniejsze, że do tych maszyn, tak jak do kultywatora, można przełączać brony, wałek, tak jak ten wałek można do brony wahadłowej. I to jest fajne, że możemy sobie jedną maszynę w różnych kombinacjach ustawiać. To mi się właśnie podoba do różnych potrzeb, do różnych gleb. No, zrobiliśmy już dobre pół hektara. Widzicie, pogoda jest już coraz ładniejsza, a więc ruszamy w dalszą część, można tak powiedzieć. No tak naprawdę godzinka z hakiem i będziemy mieli zakończone pole. No i już, moi drodzy, kończymy powoli. Został nam taki, tutaj jest jakaś ścieżka, za ścieżką jest jeszcze, nie wiem w sumie ile, 30? Nie, nie, nie wiem ile to jest, pół hektara może jest. I został nam tylko ten kawałek, tutaj piękności, działeczka świetnie obrobiona. I bardzo ucieka, wiecie, z talerzówką dużo uprawiamy, ale to 2,7, 3 metry, niby to nie jest dużo, powiem wam. Ale jednak robi robotę naprawdę 3-metrowy. No i dwójka to jest prędkość już taka, idzie to tak jak powinno. No. To czwórka terenowa to jest dobra do orki, ale nie do uprawy tego typu. No i okej, i lecimy. Ostatni kawałeczek i zaraz mamy koniec. Ale no 84 klasy, ale no też robimy wyboko, trochę zeszłem w błędu, bo wydaje się, że będzie lepiej, tak na 15 cm robimy. No to 80 czuć, że ma w talerzówce, ma na ścierwisku, ma na pewno lżej w talerzówce. Tutaj w tym, no to 3 metry 21 łap i tak jak mówiłem, tymi szerokimi łapami lepiej zrobimy po zimie. Bardzo. Tymi małymi
tymi nowymi kultywatorami, co mają te drobniutkie łapy, to tak nie zrobimy. One są za to lepsze pod ten. Pod uprawę. Mniej ryją niż pod ziemię. Ale do takiej po zimie, gdzie jest naprawdę ciężko, no to te stare łapy szerokie to jeszcze dają egzamin lepiej moim zdaniem. Także no wszystko jest do czegoś. Zobaczymy jak się będzie uprawiało jeszcze potem. Na takim świeżym polu nie wiem czy kurwa nie będzie przeszkadzać nam. I skarby nie uderzy. Nie wiem czy włóka nie będzie nam przeszkadzać moi drodzy przy takim na słabszych ziemiach jak jest sucho czasami pod uprawę. Czy nie będzie się tam sunęło nam. Bo widzę, że tutaj jak już przejeżdżam dwa razy po tym samym, gdzieś tam od Niecy sobie poprawiałem, żeby wiecie, to siada to dobrze wyglądało. No bo ten, to jednak widać, że zaczyna trochę gdzieś tam sunąć. Ale no, zapycha się nie zapycha. No mówię, trzeba by to sprawdzić właśnie, zobaczymy jak to będzie wyglądać przy tym, przy uprawie. No i tak jak mówiłem, wielką chęć mam zagęścić wał i wtedy to naprawdę będzie ekstra robiło. No już teraz robi dobrze, ale wiecie, jak wał będzie gęstszy, to wydaje mi się, że ten, że pod rzepak będzie lepiej. Zagęści nam lepiej pole, wiecie. Dlaczego ja na przykład dwa razy uprawiałem zawsze pod rzepak? Dlatego, że na tych ziemiach u nas jest bardzo miękko i robi się tak, że po prostu te ziarka nam toną w tych ziemiach i trzeba uprawiać. Wtedy każdy przejazd zawsze tą ziemię, wiecie, nam zagęści. No to właśnie ja akurat pod rzepem robię tą uprawę. Wtedy na ziemi podłoże robi się twarde. I wtedy ten, no jest szansa, że nam nie zasklepi. Nie zasklepi. U mnie się to sprawdzało. Najlepiej by było po orce, żeby poszły deszcze, ale wiecie, to jest robota pod chmurką. Tu nie ma tego, co go sobie zżyczymy, tylko robimy to, co mamy. Trzeba się nauczyć dostosowywać do warunków, które panują na zewnątrz. Dobra, nie przedłużamy jeszcze, za chwilę wracamy do domu, jak to zakończymy tutaj 2-3 przejazdy i koniec. Podbiję poprzeczniaki i pokażę wam na koniec. Jak to będzie właśnie wyglądało już na gotowo przygotowane pod siew. No i mamy tą działkę w ten sposób uprawioną. Można powiedzieć, że jest moim zdaniem perfekcyjnie przygotowana pod siew. Także nie ma co tutaj narzekać. Idealnie to wyszło. No i jestem bardzo zadowolony z tego, jak kultywator właśnie działał. Wykonanie. No tu naprawdę nie ma co na tego typu czwartych klasach już więcej wymagać, bo jest już tak przygotowane, że nie trzeba i nie musi być lepiej, bo tak wystarczy. A więc uciekamy do domu, jeszcze tam coś pod ogrody wyruszymy w ziemi. No i trzeba będzie to umyć, bo widzicie, maszyna no pobrudzona jest. Tutaj zastanawiamy właśnie to tylko z tym, jak to będzie, no bo wiecie, tak jak wcześniej mówiłem, no powstaje taki garb po ciągniku, co między oponami i tutaj właśnie trochę ciągnie. Włóka powoduje to tak jakby się, ale się nie zapychała, tylko ładnie rozciąga to, także no trzeba będzie to przetestować jeszcze na ziemi uprawionej, jak podsiew będziemy robić. No i też trzeba zobaczyć te nagrania, które tam wcześniej zakładaliśmy kamerkę, bo teraz ciężko cokolwiek powiedzieć, a tam na pewno da dużo do myślenia, znaczy do myślenia, wskazówki jakieś będzie widać, bo tam będzie to w takim miejscu, że widać, kamera była tutaj mocowana, tu w takich naprawdę fajnie to potem można ocenić. No i kultywatorek gotowy do umycia. Tak jak tam na polu wspominałem, wszystko działa jak powinno, robi tę robotę. Zadowolony jestem i to bardzo, powiem wam, w tych pieniążkach taki efekt. Wydaje mi się, że fajnie to wyszło. Ale to nie koniec, ciąg dalszy nastąpi tych modernizacji sprzętów. Tak jak powiedziałem, chcę pójść na razie w tą stronę, żeby to co mam udoskonalić i po prostu bawić się tym co jest. Bo wiecie jak to właśnie wygląda, tak jak wspominałem,
szału z tym wszystkim nie ma. A to jest naprawdę dobre rozwiązanie, jak mamy gotowce, małe modernizacje, trochę pomysłu, trochę spawania, trochę cięcia i coś tam można sobie powoli skleić do kupy. No a teraz liczę na Waszą ocenę i Wasze sugestie, podpowiedzi, co jeszcze można ulepszyć, co przerobić i tak to będziemy chyba kończyć ten odcinek. Wy koniecznie subskrybujcie kanał, bo następny to będzie siew owsa, kolejne rozlewanie RSM-u, no i dalej chyba w opryski, także Perkins. Jeszcze siewnikiem zrobimy próbę kręconą, ale to już jak odczepimy siewnik i podczepimy do niego opryskiwać, to powiem Wam, że chyba do końca sezonu będzie już ten opryskiwacz pod Perkinsem podczepiony. Chociaż jeszcze będzie jeden odcinek, to jest z rębaku, z którym, z podajnikiem, tak jak zapowiadaliśmy, tylko po prostu w chwili obecnej zaczyna brakować na wszystko czasu i musimy robić to, co jest najpilniejsze, a więc teraz po owsie bierzemy się ostro za rzepak. Naprawdę trzeba tam przypilnować, bo wiecie, że jak na razie to jedyne, co, na czym możemy zarobić w tym przyszłym sezonie, to wygląda, że będzie to rzepak, jeśli się uda, bo ceny pszenic i innych zbóż pozostawiają wiele do życzenia. Także tym oto faktem kończymy ten odcinek. Subskrybujcie kanał, aby nic nie ominąć, co będzie dalej. Na razie, cześć, do zobaczenia.